Dzieciak kontra kot. Mam cię! Tak. Dobre, tato. Znowu cię mam! Tak, udało ci się. Mam cię! Upiorne śniadanie! Jasne! Zbliża się doroczna zbiórka charytatywna. Nawiedzony dom wymiany? Gadłeś, Denis! Występ rodziny Burton Burgerów! Czegoś równie przerażającego jak to, co zaprezentujemy, Bootsville nie widziało! Świetnie, tato! Super! Ja dzisiaj wydaję herbatkę dla moich pluszaków. Chodź, panie kocie. Dobrze, kochanie. Wydasz ją w domu wymiany podczas przygotowań. Ale kup, nie pójdziesz w tym roku na przegląd strachów. Co? Dlaczego? Dlatego, że tym razem będziesz zbyt zajęty straszeniem tych, którzy przyjdą do ciebie. Serio? Dorosłem do tego? Z pewnością będziesz świetny. Czy ktoś może mi podać rękę? Śmiało, bierzcie wszystko, co wydaje wam się straszne. Beze mnie. Ja organizuję dzisiaj przyjęcie. Baw się dobrze, skarbie. Te wielkie kości sprawiają, że czuję się bardzo silny. Zrobiono je z pianki świecącej w ciemności. Super! Właśnie wpadłem na straszny pomysł. Muszę przyznać, że żyrandol z kości jest niezły, ale czy jest straszny? Popatrz teraz. To będzie świetne. Nasza średniowieczna piwnica nabiera wyrazu. Zjeżdżają po tej śliskiej pochylni i wpadają między ściany z papierowymi stożkami. To śmiertelne żelazne ostrza. Dobra robota, albo raczej zła robota. Ratunku, kuk! Te ruchome ściany zaraz zmiażdżą biedną Mili. Stań na włączniku. Pan kot musi mieć czapeczkę. Hej, zostaw to. Przydadzą mi się do podawania napojów. Chodź, panie kocie. Co będzie w tym pokoju? Tutaj umarli wracają do życia. A twój staruszek ma się dobrze bawić. Będę przypięty do tego stołu. Przełóż tę wajchę. Uspokój się, to nieszkodliwa energia statyczna. Upchnąłem tam wełniane skarpety, żeby zadziałało. Super realistyczne, proszę pana. Użył pan wełny z alpaki? Chłopcy, możecie tu przyjść i pomóc przy cmentarzu? Idziemy! Oto zwyczajna sadzawka. A jak dodam do niej żelatynę... Proszę, mamy bagno ze śluzem. Ekstra! To jest idealne na moje przyjęcie. Winogrona w galaretce są pyszne na deser. Gotowe, tato! Drut już rozciągnięty. Jeśli ktoś go poruszy, wyskoczy upiór! Doskonale, chłopcy! Dom Burton Burgera może już zacząć straszenie! Dobrze, że te pułapki nie są prawdziwe, bo byłoby już po nas!
Oczywiście. Witajcie u Berton Burgera w domu strochów. Tym razem to my będziemy straszyć innych. Nie, ona jest najstraszniejsza. Powodzenia, dasz sobie radę. Dzięki, tato, nie zawiodę cię. Proszę za mną, zapraszam wszystkich na noc strachu. Gibi! Och, boję się, Kup. Chyba będę musiała cały czas trzymać cię za rękę. Będzie strasznie. Jeśli ktoś ma słabe serce, to może się jeszcze wycofać. O, Rety, ale porażka! To szkielety ludzi, którzy czekali, aż coś strasznego się tutaj wydarzy. Ach, żarty sobie robicie? Oddajcie moje pieniądze! To była rozgrzewka. Strachu u nas nie zabraknie! Dzięki. Te kości z pianki są oblepione betonem. To znaczy, że o mały włos nie stałem się płaski? A więc co czeka nas? Dalej. Denis, to pan kot. Pozamieniał rekwizyty na prawdziwe. Przerywamy wycieczkę z powodu zagrożenia życia. Wróćmy drogą, którą tu weszliśmy. Ktoś zamknął drzwi. Oczywiście, że tak. Przecież to jest standardowy numer z horroru. Tak. Teraz musimy przejść przez cały ten dom. Chociaż on może nas zabić. Chodźmy. Ale on naprawdę może zabić. Pewnie, że może. Co roku ta sama śpiewka. Nikomu się nic nie... Jestem damą, a nie sankami. Ale tandeta. Zobacz, te włócznie nawet nie mają ostrzy. Włócznia bez ostrza to zwyczajny badyl. Po co ktoś miałby zabierać ostrza? Chyba już wiem. Proszę przechodzić dalej. Jest jeszcze wiele atrakcji. Nie popędzaj mnie! Za stara jestem, żeby podskakiwać w kółko jak jakiś kangur. Musimy się pośpieszyć. To prawdziwe ostrze. Hej! A magiczne słowo? Prawie troszkę straszne. Proszę bardzo, idziemy dalej. Mój bohaterze! Nie ma dobrych uczynków bez kary. Pozwolicie, że odbiorę swoją własność? Dziękuję bardzo. A oto... Co może być strasznego w starym prześcieradle? Niepościelone łóżko to mogłem obejrzeć w domu. Nie wiem, co robić, Denis. Jeśli pan kot coś namieszał, to tata może... Za ciemno tutaj! Zapalcie światła! Co za niespodzianka! Nawet światło nie działa w tym śmietniku. Nie wiem jak, ale uciekliśmy z kolejnej pułapki pana kota. Kup! Kup! Synu! Zapomniałeś przełożyć wajchę! O, chyba jednak włożyłem tu za dużo skarpetek. A teraz musimy przepłynąć przez śmiertelne bagno rozpaczy! Dno! Nie wchodźcie do wody! To bagno jest pyszne! Pełne groźnych piranii! Groźna to ja zaraz będę, bo jesteś beznadziejny! Dla mnie wyglądają jak głupiki! Walnij to tratwa, a nie poduszkowie! Na koniec zapraszam wszystkich na przeklęty cmentarz! Po prawej widzicie grobowiec struposzy, po lewej mauzoleum duchów oraz zombie i upiory. Patrzcie pod nogi! To nic dobrego nie wróży! W przyszłym roku zrobię je z metalu.
jedzą pana kota. O, pan kot! Wszędzie cię szukałam. O, Rety, totalna katastrofa. Tata będzie rozczarowany. Warto było tutaj przyjść. Kup, nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz. Idę jeszcze raz, żeby obejrzeć tego łysego stwora z guzami. Spróbuj winogron, panie kocie. Są przepyszne. Tak, trudno o coś bardziej groteskowego. Doskonale, synu. Wiedziałem, że dasz radę. Dzięki, tato. Pasja ogrodnicza. A, ta północno-zachodnia ekspozycja jest zbawienna dla moich paproci. Wszędzie rozpoznałbym te kocie zęby. Pan kot! Mam cię! Mili, twój pan kot niszczy moje rośliny. Tato, pan kot przeprasza. Prawda, panie kocie? Już się na te numery nie nabiorę, koleś. Co tam robisz, synu? Projekt naukowy. Nuda. Nuda? Nie ma nic ciekawszego niż maleńkie ziarenko, z którego po podlaniu wykiełkuje potężny dąb. To marchewka. To cykl życia, synu. A ty będziesz właśnie go obserwował. Dobry strzał, synu! Uczę się od najlepszych. Tato! Poznasz ogrodnika po jego narzędziach, synu. Masz tu kosiarkę, opryskiwacz, a tych rzeczy używałem, kiedy pomagałem swojemu tacie. Są starsze niż stara pani Manson? Nic nie jest aż tak stare. Gdy wielka eksplozja tworzyła świat, to ona ją uciszała. O, spóźnisz się do szkoły. Jak wrócisz, pogadamy o nawożeniu. Dobra. Nie zapomnij pożegnać się z marchewką. O, rośliny kochają, gdy się do nich mówi. To dowiedzione naukowo. Przede wszystkim uwielbiają mój śpiew. La 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 la. Śpiewam roślinkom cały dzień. Cześć, roślinko. Tak śpiewam i śpiewam. Tak, Kup, wspaniały świat roślin stoi przed tobą otworem. Widzisz, tato? Urosło od mojego śpiewu. Będę śpiewała roślinkom. La 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 la. Jestem pod wrażeniem. Masz talent do ogrodnictwa. Ja to zrobiłem? Oczywiście, synu. I od tej pory odpowiadasz za wszystkie rośliny w domu. Ale tylko co ja zrobiłem ze spryskiwaczem? A, tutaj jest. Działaj cuda. Proszę bardzo. Rośnijcie. La, 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 la. Śpiewam moim małym roślinkom. Wypijcie to. Hej, nie wiesz, co to kochanie, ten muszczku roślinny? Gotowe. Nie wszystko. Zostały jeszcze rośliny w ogrodzie. Ojej! Ta paproć wygląda niesamowicie. Musimy podzielić się twoim darem ze światem. Dzwonię do ogrodowego guru z Nowin z Woodsville. Zaraz, to dziwne. Tak myślałem. Cześć, Kup. Czy przyszedłem nie w porę? Pan kot dodał czegoś do wody i teraz trzyma nas pod zielonym pazurem. Problemów z roślinami miałem dotąd tylko katar sienny. Skończyłem na dziś prace ogrodowe. Indoroś, wdrapiemy się do okna mini.
teraz śpiew mili. Panie kocie, co tutaj robiłeś? Był trochę zajęty. Kup, gratulacje! Nowiny z Bootsville chcą mieć twoje zdjęcie wśród tych wszystkich wspaniałych roślin. Wśród tych roślin tutaj? Właśnie! Czyż to nie jest cudowne? Rzeczywiście cudowne. Tam jest istna dżungla. W książce Ludożercze Rośliny piszą, że nic ci nie będzie, jeśli nie pobudzisz roślin zapachami, potem albo jakimś ruchem. Jasne. Zero ruchu i zapachu. Kup! Pan Mulch, guru ogrodnictwa, przyjechał na spotkanie z tobą! Ojej! Muszę przyznać, że początkowo nie wierzyłem w pańskie słowa, panie Bertonburger, ale to, co widzę, jest rzeczywiście niesamowite! Chyba muszę iść. Pamiętaj, bez nagłych ruchów i nie poć się. Bezpiecznie. Nie pocić się. Chcesz coś? Już nie jest bezpiecznie. Chodźmy, panie kocie. Niecodziennie robią kupowi zdjęcia do gazety za uczynienie czegoś dobrego. Chłopcze, jestem pod wrażeniem. Co za różnorodność i wielkość. Niektórzy posadzą kilka pelargonii i już uważają się za ogrodników. Mówiłem ci. A ten ogród wyraźnie wciągnął cię i stał się częścią twojego życia. Z całą pewnością. Stamtąd jest lepszy widok. Proponuję zacząć od góry. Za mną, panie Mulch. Dobrze, dobrze, dobrze. Na pewno tu jest o tym rozdział. Hej! Nic nie widzę! Może zaśpiewam tak jak Mili. Gwiazdko, gwiazdko, mała świeć! Łatwo jest krytykować. Jadłem w dzieciństwie tyle marchewek i co teraz widzę? Brachykome multifida i filupendula ulmaria, stokrotka i wiązówka. Piękne. W pełni się z panem zgadzam, a teraz pokażę panu ogród, a jeśli znajdę schody. Puszczaj przerośnięta marchewko! Szybko do altan! Trochę odchwaścić. Pomóż szybko, Denis! Działa! Pomóż! Super! Przygotuj się, Denis. Nasza zemsta to sałatka wegetariańska. Miałem nadzieję, że zdążyły przerobić cię na nawóz. Kup,
Co się stało? Panie kocie, wyglądasz okropnie. Tato, panie Mulch, zrobiliśmy małe odchwaszczanie. Chłopcze, zajmij się lepiej kaktusem. Mam nadzieję, że pozwolisz. Wezmę sobie sadzonkę twojej St. Paulia i Jonanta. Chodźmy, Denis. Czeka nas małe przycinanie. Idziemy, panie mój. Daj roślinie grządkę, a zajmie podwórko. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi na podstawie tłumaczenia Kuby Michniewicza, Hanna Górecka. Dźwięki, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Brygida Turowska, Mieczysław Morański, Beata Wyrąbkiewicz, Monika Pikuła, Ewa Serwa i inni.